Warszawa, kolejna awaria. Ścieki znów płyną do Wisły. Warszawa, awaria pompy. Ścieki znów płyną do Wisły. Stołeczny MPFiK znów zrzuca ścieki do Wisły. Popsuła się jedna z pomp tłoczących nieczystości do tymczasowego kolektora ułożonego na moście pontonowym. Ścieki płyną tylko jedną nitką by pasa. Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji poinformowało w poniedziałek 28 września, na swojej stronie internetowej, że ścieki z lewobrzeżnej Warszawy są transportowane do oczyszczalni, Czajka, jedną nitką tymczasowego rurociągu na moście pontonowym. Druga pozostaje wyłączona z powodu usterki jednej z pomp. Część nieczystości jest zrzucana do Wisły. MPFiK zapewniło, że intensywnie pracuje nad przywróceniem pełnej funkcjonalności układu. Szacujemy, iż naprawa pompy wysokiej na 3 metry, o wadze ponad 6 ton potrwa do godzin porannych 29 września 2020 rok, czytamy w komunikacie. Do awarii układu przesyłowego doszło 29 sierpnia rano. W ubiegłym tygodniu uruchomiono dwie nitki bypassa, którym ścieki płynęły do oczyszczalni, Czajka. Do tego czasu do Wisły trafiło ponad 5 milionów 600 nieczystości.